Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Może pamiętacie mojego potworka z trawą? I jak widzicie, jest to potworek, ale już bez trawy, tylko z sianem, ponieważ przez jakiś czas podlewałam, trawa urosła, potem przycinałam tą trawę, a potem zapomniałam podlewać i taki jest tego efekt, czyli trawa cała wyschła i mam jeżyka albo też potworka, ale z sianem, a nie z trawą. I sobie wtedy pomyślałam, jak zobaczyłam zwiedniętą trawę, że zamiast wyrzucić to właśnie mojego potworka, położę na oknie, na słońcu i zobaczę, co się stanie. I właśnie jest taki efekt, czyli trawa cała wyschła na ładny, żółty kolor, nie zgniła. No oczywiście nie mogłam uratować w żaden sposób tej roślinki, ale wydaje mi się, że tak też wygląda ciekawie. Też może służyć jako dekoracja. Wygląda tak bardzo etnicznie, afrykańsko dosyć. I mój jeżyk, mój potworek ma właśnie taką śmieszną, wyschniętą, troszkę postrzępioną fryzurkę. No i może macie pomysły, czy z tego też da się zrobić jakąś dekorację. Ja zupełnie nie mam ręki do kwiatków. Wszystkie kwiatki mi schną. Ale postanowiłam się z Wami podzielić i zrobić update na temat tego, jak właśnie wygląda mój jeżyk wskutek mojego zaniedbania i niepodlewania, niedbania o jeżyka. Wydaje mi się, że efekt jednak nie jest aż taki zły. Może da się coś z tym zrobić, może da się wykorzystać jako dekoracja do pokoju, może macie jakieś pomysły, w każdym razie ja jeszcze nie wyrzucam mojego jeżyka, może podetnę mu te włoski i może gdzieś ustawię jako dekorację pokoju. Na pewno Wam też się zdarzyło wysuszyć kiedyś kwiatki, mi to się zdarza notorycznie. Niektórzy mówią na to, że trzeba mieć zielone paluszki albo zielone rączki do kwiatków. Ja zupełnie nie mam zielonych rączek i dlatego mam też potworka, nie z trawą, a z sianem, czyli siennego albo sianowego potworka. Niemniej jednak postanowiłam się tą porażką z Wami podzielić. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I będę się bardzo cieszyć z lajków. Zachęcam Was do oglądania naszego kanału, do subskrypcji naszego kanału. Znajdziecie na nim wiele pomysłów na rzeczy, które można zrobić samemu. Do następnego razu. Cześć!